Może ktoś się z tego będzie śmiał. Ja uwielbiałem się ścigać. Uwielbiałem, powiedzmy, przyjechać na metę, ale wówczas byłem szczęśliwy. Bez znaczenia, czy byłem drugi, trzeci, czwarty, piąty czy trzydziesty. Kiedy przyjechałem, wyjechany na takiego maksa, że nie byłem w stanie w ogóle powiedzieć jednego słowa. W 1973 roku w drodze na zgrupowanie do Zakopanego w styczniu, na początku stycznia, zginął Henryk Łasak w wypadku samochodowym. I na tym zgrupowaniu, już po uroczystościach pogrzebowych, postanowiliśmy sobie, że marzeniem Henryka Łasaka było złoto na Mistrzostwach Świata. Medal olimpijski w 1972 roku już miał, ale dla niego był ten cel najwyższy, czyli złoto. I postanowiliśmy, że właśnie dla uhonorowania jego osobowości, jego wkładu w kolarstwo, to mistrzostwo zdobędziemy. Tutaj nie ma co bawić się w asekurację. Mamy szansę na zdobycie dwóch medali. No i chyba na zdobycie złotego medalu. Między naszymi dwoma najlepszymi zawodnikami, jakimi niewątpliwie Szczozda i Szurkowski, było wiele rywalizacji. Teraz jest wielka przyjaźń, wspólnota interesów. Czterech śmiałków, którzy rozpoczęli już decydującą walkę na ostatnich dwóch okrążeniach. Wyścig pokoju dla polskich kolarzy, po pierwsze, to było marzenie. Każdy z młodych ludzi, kto siadał na rower, chciał jechać wyścig pokoju. Był to wyścig największy. Nie tylko w Polsce, bo myślę, że był z tej klasy wyścigów największym w Europie. Kiedy znalazłem się w kadrze przy takich znakomitościach jak Jan Magiera, Andrzej Bławdzin, Zenek Krzechowski i Zygmunt Hanusik, no to już wtedy wiedziałem, że już nie jestem tylko zadatkiem na kolarza, jestem już kolarzem. Każdy, kto jechał w wyścig pokoju, stawał się kolarzem, to mówię w cudzysłowie, bo kolarzem był każdy, ale był nieznanym kolarzem. Jak nie jechał w wyścigu pokoju, to właściwie polski kibic go nie znał. I ci, którzy jechali w wyścig pokoju, Zenek Krzechowski, Hanusik, to są legendy, Matusiak, późniejsza grupa to Szozda, Mytnik, Brzeźny, to są nazwiska, o których mówi się do dzisiaj, a minęło już 30-40 lat.
ile razy nie obejrzę się w tył, czyli to wszystko, co zrobiłem w swoim życiu, nawet do chwili obecnej, bo radzę sobie, uważam, bardzo dobrze. To nie tylko jeżeli chodzi o mnie, ale również o moją najbliższą rodzinę. To się uśmiecha. Uśmiecham się niewyobrażalnie. Aż mnie zatkało, że można coś zrobić w życiu i się do tego uśmiechać. Inaczej. Można się cieszyć, że się życie nie zmarnowało.